Dobry dzień dobry. Witam Cię w moim podcaście Więcej niż Fotografia. Czyli idealnym miejscu dla osób, które kochają fotografię, ale niekoniecznie wiedzą, jak się za nią zabrać. Jeśli szukasz inspiracji, konkretnych wskazówek, motywacji i wiedzy przekazanej w bardzo prosty sposób, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. A ja jestem Basiolandia. Czyli Basia, jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem, a w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia i jestem przeszczęśliwa, że mogę Cię powitać w ostatnim odcinku w 2020 roku. I bardzo, bardzo się cieszę, że kończymy ten rok wspólnie. Mimo tego, że wiele osób uważa, że to był koszmarny rok, w ogóle najgorszy ever rok, no najlepiej weźmy łopatkę, zakopmy go pod ziemią i zapomnijmy o nim, to ja, być może zabrzmi to dość kontrowersyjnie, ja się z tym nie zgodzę. I w dzisiejszym odcinku postanowiłam podzielić się z Tobą takimi cieniami i blaskami, 2020 roku w mojej Basiolandii fotografii. Czyli znowu zabiorę cię za kulisy tego wszystkiego, co ty widzisz na scenie i opowiem ci, jak to faktycznie było u mnie w tym roku, bo zdecydowanie był to inny rok, zdecydowanie był to rok nieobliczalny, taki zaskakujący. Ale ja po zrobieniu podsumowania roku, bo jeżeli słuchałaś mojego poprzedniego odcinka, to wiesz, że jestem już po takim rzetelnym, rzetelnym podsumowaniu roku, jeszcze bardziej utwierdziłam się w tym, że to wcale nie był wbrew pozorom taki zły rok. Więc jeżeli masz ochotę posłuchać o cieniach i blaskach 2020 roku w mojej Basiolandii Fotografii, to zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Nie wiem, czy chcesz dzisiaj świętować ze względu na Sylwestra z szampanem czy z herbatką. Ja mam dzisiaj bardzo, bardzo dobrą herbatkę miętową z miotkiem. Ponieważ jestem świeżo po świętach i jakby każdy wie, że herbata miętowa to jest coś, co po świątecznym obżarstwie, bo tego nie można inaczej nazwać, jest czymś, co jest błogosławieństwem dla naszego żołądka. Więc ja tutaj z herbatką miętową zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Zanim jeszcze zacznę mówić o tych cieniach i blaskach w moim biznesie, ponieważ będę się tutaj opierać na biznesowej stronie mojego życia, na tej zawodowej, to chciałabym powiedzieć, że nie, nie ignoruję sytuacji, która jest obecnie na świecie. Nie, nie jestem taką osobą, która żyje w mydlanej bańce i nie wie, co się dzieje. I nie, nie jestem osobą, której to nie dotknęło, bo myślę, że każdego z nas ten rok w jakiś sposób dotknął, a nawet nie rok, tylko wirus w koronie, który myślę, że wielu osobom bardzo pozmieniał plany. Mnie też pozmieniał plany. I dlatego chcę o tym powiedzieć, jak ja sobie z tymi zmianami, jak ja sobie właśnie z tym dziwnym rokiem, bo tak go nazwę, że to był dziwny rok, poradziłam. Więc mam nadzieję, że kogoś to zainspiruje. I jeżeli ktoś pod koniec tego roku tak sobie myśli, Boże, Boże, to był za okropny rok no po prostu nic nie wyszło, nic się nie udało, innym się udaje, a mnie się nie udaje, no to ja ci chcę powiedzieć, że ja też pewnych rzeczy w tym roku nie zrealizowałam, na pewne rzeczy nie miałam wpływu. Były rzeczy, które mi się mocno nie podobały. Był płacz, było tupanie, było po prostu uderzanie pięścią w stół. Dużo się działo w tym roku, naprawdę bardzo dużo. Więc były i te cienie i te blaski. No i jakby miejmy to gorsze za sobą i zacznijmy od, tych, od tej ciemnej strony, czyli od tych złych rzeczy de facto, które jak się na nie teraz patrzy, to wydaje się, że są takimi cieniami. I cóż to było takiego u mnie? Ja na początku tego roku, czyli na początku 2020 roku w styczniu, a bardziej już nawet w 2019 roku w grudniu, kiedy sobie planowałam ten 2020, no to po prostu miałam niesamowicie ambitne plany. Naprawdę, to miał być rok po prostu przełomów moich wielkich wyjazdów, naszych w sumie też takich prywatnie wyjazdów z Michalinem, i to po prostu miała być petarda. U nas jest tak w domu, ze względu na to, że ja żyję pod jednym dachem z człowiekiem, który prawie na pamięć zna rozkład lotów i wie, gdzie jest najmniejsze jakieś małe miasteczko w jakimś państwie. No to u nas to się odbywa tak, że zawsze pod koniec roku my już mamy kupione bilety lotnicze. I zaplanowany rok podróżniczo na rok do przodu. Tak, tak, tak to się u nas odbywa. Jeżeli ktoś nie wie, to na przykład pod koniec roku najbardziej opłacalne są ceny biletów na wakacje, na końcówkę kolejnego roku. Jeżeli już są bilety, więc taki tips dla tych, co chcieliby sobie coś zaplanować. No, chociaż zaraz usłyszycie, co z tego naszego planowania wyszło. Więc plany były ambitne. Bardzo ambitne. Ja na 2020 rok miałam zaplanowane warsztaty stacjonarne w różnych państwach. Miała być Holandia, miała być Irlandia, miały być jeszcze inne piękne kraje. No i niestety nic z tego nie wyszło, z racji tego, że w momencie, kiedy pojawiła się informacja o wirusie, kiedy pojawiła się pandemia, wszystko trzeba było odwołać, czyli Bilety, hotele, samochody e, wszystko poszło, tak poszło sobie, najdelikatniej mówiąc, się paść. No i z tego tytułu, to, że było mi smutno, to, że było mi przykro, to, że, y, że ja nie lubię, jak czegoś, co sobie zaplanuję wstępnie, nie mogę zrealizować, no to jeszcze związało się to z Stratami finansowymi tak naprawdę, bo część rezerwacji oczywiście dało się odwołać i można było z tego odzyskać pieniądze, ale część rezerwacji nie dało się odwołać i no, mimo tego, że były jakieś tam, jakieś tam właśnie zasady związane, że pandemia i to powinno być tak, a nie tak, no to, to nie każdy to respektuje i myślę, że każdy ma tego świadomość. A jeżeli chodzi o linie lotnicze, to w sumie można powiedzieć, że jesteśmy takim inwestorem w liniach lotniczych obecnie, ponieważ linie lotnicze nie zwracały kosztów biletów, tylko zamrażały środki, więc teraz. Jak tak sobie spojrzymy na linie lotnicze, które tutaj latają od nas z Norwegii, no to mamy w każdej zamrożone jakieś środki i jedynie teraz trzeba się modlić, żeby któraś z tych linii nie upadła, no bo wtedy te pieniądze też będą pieniędzmi straconymi. Więc to był taki bardzo, bardzo duży minus tego roku. Jedyne, co udało mi się zrealizować, z czego jestem niesamowicie zadowolona, szczęśliwa. To były wakacyjne warsztaty, warsztaty fotografii dziecięcej z Drobiną Magii w mojej ukochanej Małopolsce, w moich rodzinnych stronach, z prze-cudownymi prze, prze kursantkami. Było niesamowicie, jak nawet teraz o tym mówię, to, to mam ciarki. Ja nie, niezmiernie lubię te warsztaty w moich rodzinnych stronach, jestem u siebie w klimatycznym, bardzo, bardzo klimatycznym drewnianym domku ze swoimi dzieciaczkami w swoich stronach. No, to jest magia sama w sobie, więc to było takie moje, moje prywatne wynagrodzenie sobie tego właśnie roku warsztatowego, bo ja bardzo lubię się spotykać z moimi kursantami na żywo. To jest taka niesamowita energia spotkania się z drugim człowiekiem, tak twarzą w twarz, można się wtedy przytulać. No, to jest coś, czego nic innego nie zastąpi, aczkolwiek znalazłam sobie pewien sposób, którym w pewnym sensie może, mogę sobie to zastąpić, ale o tym za chwilę. Więc takim głównym, głównym cieniem tego roku właśnie było niezrealizowanie tego mojego planu, takiego fajnego, międzynarodowego. Niestety pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, więc jedyne co pozostało, to się po prostu z nimi pogodzić i odłożyć ten plan na moment, w którym to wszystko pandemiczno-wirusowo dziwne, co krąży w powietrzu, się skończy. Drugim takim bardzo dużym cieniem tego roku było oczywiście to, że z racji pandemii mocno musiałam zredukować ilość sesji zdjęciowych. Z racji tego, że jakby pewne normy bezpieczeństwa były takie, a nie inne, i na pewien okres czasu ta moja działalność fotograficzna była po prostu nie tyle, że urzędowo zawieszona, ale tak po prostu naturalnie zawieszona, że nie miałam klientów. I co jeszcze gorsze w tym wszystkim, niestety z racji tego, że nie spełniłam jednego z warunków wymaganych przez państwo norweskie do uzyskania takiej zapomogi, odszkodowania czy jakiegoś takiego właśnie wyrównania związanego z, z no trochę takim zamknięciem mojego biznesu na tych klientów. No to moja firma niestety nie otrzymała tych, tego dofinansowania, więc w tej kwestii zostałam totalnie z niczym, można powiedzieć, na pewien okres czasu, ale to była też dla mnie ogromna nauka, żeby o wszystkie rzeczy swoje, firmowe, zadbać sobie osobiście, jeszcze bardziej jakby wdrożyć się w pewne przepisy, w pewne obostrzenia, w pewne rzeczy, na które przyznam, że do tej pory kompletnie nie, nie zwracałam uwagi, bo myślałam, że jest mi to niepotrzebne, a tutaj się okazuje, że wszystko, co jest związane z firmą, jest Ci potrzebne. Więc to jest taka moja nauka, taki tips dla Ciebie, że jeżeli czymś się trzeba zainteresować, jeżeli coś dotyczy Twojej firmy, to naprawdę zainteresuj się tym, bo później właśnie może się to skończyć tak jak u mnie, że no jest takie dość spore rozczarowanie w momencie, kiedy liczysz na to, że dostaniesz pewne wsparcie finansowe, a okazuje się, że go nie dostajesz. To wtedy jest taki no, dość spory ból finansowy. I z drugiej strony to są właśnie takie momenty, w których ja się ogromnie cieszę, że ja mam taki wrodzony rozsądek, jeżeli chodzi o budowanie mojej firmy, że nie rzucałam się na wynajęcie studia, że nie rzucałam się na jakieś właśnie takie inwestycje, które w takiej sytuacji, gdybym na przykład została z niczym. Tak jak było właśnie w moim przypadku, to miałabym dużo, dużo większe kłopoty, no bo wynajem studia, czy na przykład, nie wiem, spłacanie czegoś, co miałabym zakredytowane na firmę, to byłoby bardzo bolesne. Więc ja naprawdę cieszę się ogromnie moim rozsądkiem w tych kwestiach. A jeżeli ty na przykład masz takie ciągutki, że, nie wiem, wynajmijmy wielkie studio albo, nie wiem, weźmy. 10 nowych obiektywów na kredyt i będziemy to spłacać, to pamiętaj, że mogą się właśnie zdarzyć takie sytuacje jak pandemia, która nas teraz nawiedziła, i wtedy to jest duży kłopot. Więc przemyśl 10 razy każdą inwestycję, a przede wszystkim przemyśl, czy masz poduszkę finansową, bo mnie w takiej sytuacji właśnie uratowała poduszka finansowa, i to jest coś. Co radzę Tobie, jeżeli chciałabyś jedną rzecz wprowadzić na 2021 rok, to postaraj się o swoją poduszkę finansową, bo to jest coś, co daje niesamowite poczucie komfortu i ratuje nas bardzo mocno w takich sytuacjach. I tak naprawdę było tych takich ciemnych stron dużo więcej, ale nie będziemy się tutaj rozdrabniać na, na każdą małą rzecz. Powiem Ci jeszcze tylko tyle, że. Dużo psychicznie ten rok mnie kosztował, uczyłam się wielu nowych rzeczy, których kompletnie nie rozumiałam, wielu nowych rzeczy, które wymagały ode mnie naprawdę wyjścia ze strefy komfortu, i dużo łez popłynęło ze złości, z, takiego, z takiej niemocy, które w pewnym sensie mogę powiedzieć, że po wnioskach, które z nich wyciągnęłam i patrząc na to z perspektywy czasu, sprawiły, że jestem jeszcze silniejsza. I ukształtowały mnie jeszcze bardziej jako taką mocno stojącą na nogach istotę. Chociaż jej tak bardzo mocno stąpałam po ziemi, ale teraz stąpam po tej ziemi jeszcze mocniej. No i teraz, patrząc sobie na to, że faktycznie. Zrujnowały mi się plany warsztatowe, klientów nie mogłam zdjęciowych przyjmować, no bo był zakaz. No to mogłam usiąść, prawda, rozpłakać się, generalnie się poddać, zacząć narzekać i, i tak, tak przesiedzieć ten rok, tak? Tak narzekać, tak o. No ale że jedną z moich takich mm, dewiz, że tak powiem, życiowych, takich haseł, które mnie e, prowadzą przez te życie, jest to, że albo szukasz wymówek, albo szukasz rozwiązań. No to zaczęłam szukać rozwiązań. I ze mną jest tak, że moim pierwszym talentem w ogóle, najmocniejszym jest osiąganie, więc jeżeli ja sobie coś postanowię, to ja jestem naprawdę jak taki konik z klapkami takimi na oczkach i idę. I ma to takie swoje plusy, bardzo dużo plusów. Ma też swoje minusy, że potrafię bardzo mocno się przy tym zaharować. I słowo zaharować jest takim słowem klucz w tym momencie, bo ja to widzę po tym roku, że ja bardzo, bardzo dużo pracowałam. To był rok przeznaczony na mój rozwój, na moją pracę, na budowanie mojej akademii. I teraz przechodzimy do tych blasków, tak? Teraz będą blaski, które moją ciężką pracą sobie wypracowałam. Nie spadły mi z nieba, zresztą nawet nie liczyłam na to, że spadną mi z nieba, bo wiem jak to funkcjonuje, więc wszystko sobie wypracowałam. I takim moim największym dla mnie osobiście sukcesem jest to, że postawiłam w tym roku bardzo, bardzo mocno na mój rozwój, na Taki rozwój już nawet niezwiązany z fotografią, bo w fotografii jestem w takim punkcie, w którym nie mówię, że zjadłam wszystkie rozumy, nie, to nie jest ten moment, ale jest to na ten moment dla mnie wystarczające i nie potrzebowałam niczego z zewnątrz, co, co gdzieś tam by mnie ciągnęło i, i powiedziałoby mnie, że to jest ten moment. Ale w tym roku bardzo mocno rozwijałam się właśnie w kierunku rozwoju mojej firmy, rozwoju biznesu, rozwoju mojej firmy w kierunku właśnie takich działań online i działań edukacyjnych, właśnie w tej sferze online. Co jest dla mnie niesamowitym narzędziem. To, jest, to są takie możliwości. To jest taka taka Tudnia możliwości, można powiedzieć, bo jak do mnie dotarło, że ja na przykład na takich warsztatach mogę mieć, bo tak sobie ustaliłam, maksymalnie sześć osób, na takie warsztaty na przykład ktoś musi jechać, nie wiem, z innego kraju, z innego miasta, a ja, mając tak ogromne narzędzie, jakim jest internet, mogę docierać do ludzi z przeróżnych krańców świata, tak naprawdę. To otworzyła mi się taka inna klapka w głowie, taka inna przestrzeń, i postanowiłam tą przestrzeń bezwzględnie wykorzystać na dobre. I w tym roku powstała moja wymarzona Akademia Magicznej Fotografii czyli takie miejsce w sieci, w którym uczę głównie kobiety. Ponieważ na całe grono moich wspaniałych kursantów 98% to są przecudowne kobiety. I to jest miejsce, w którym ja uczę takiej fotografii po mojemu, takiej fotografii z odrobiną magii właśnie za pośrednictwem internetu. To jest niesamowite, bo w czasach tej naszej pandemii, kiedy zamykają nas w tych domach, kiedy zakazują nam. Przemieszczania się, już w jakichś takich skrajnych, nawet momentach pomiędzy miastami, tak? Już nie mówiąc o jakimś, nie wiem, wyjeździe poza granicę to jest niesamowite, że ja mogę dzielić się moją wiedzą właśnie za pośrednictwem internetu. I w 2020, właśnie roku, który nam się teraz kończy, przeprowadziłam cztery, Edycję mojego fenomenalnego kursu online, fotografia dziecięca z odrobiną magii. I może teraz sobie pomyśleć, kurczę, ale taka w ogóle, Basia, nie jesteś skromna. Taka o, nie, nie jestem w tym momencie skromna, ponieważ skromność teraz trzeba schować do kieszeni, bo ja całą sobą z pełnym przekonaniem słów, które teraz mówię. Jestem tą informacją, że to jest fenomenalny kurs, jedyny w swoim rodzaju. Jest tam kawał, kawał rzetelnej wiedzy, kawał serca, kawał motywacji. I to jest jedyny taki kurs, w którym ja przez trzy tygodnie jestem z moimi kursantami i ja ich prowadzę za rękę krok po kroku. To jest mega intensywny kurs, ale on daje takie efekty. Że ja później, jak po tym kursie czytam opinie moich absolwentów, moich ambasadorów, to się rozpływam. To naprawdę się rozpływam i mam pełne poczucie tych słów, że to jest fenomenalny kurs. To jest jedyny w swoim rodzaju kurs oparty na unikatowej formule mojej własnej. Mega, mega się cieszę z tego kursu. Mam grono moich niesamowitych, zadowolonych kursantów, którzy wprost mówią, że ten kurs. Nie tylko zmienia patrzenie na fotografię, nie tylko zmienia, jakby to, że ta fotografia staje się czymś innym, tylko daje dużo więcej. Ma też wpływ na inne aspekty życia i to cieszy mnie niesamowicie. Tutaj, jeszcze taka jedna ważna rzecz dla mnie, która była, można powiedzieć, że takim moim osobistym odkryciem. Bo to, że ten kurs daje bardzo wiele moim kursantkom, robią milowe kroki do przodu w swojej fotografii, to wiem, to czuję całą sobą, mam ogrom znaków, ogrom wiadomości od dziewczyn, że ten kurs bardzo dużo zmienia i to jest super. Ale to, co jest jeszcze dla mnie bardzo ważne, to ja w tym roku tak bardzo mocno. Odczułam to, że dzięki Akademii, dzięki właśnie temu już nawet jednemu kursowi, który wymyśliłam, wyprodukowałam, przeprowadziłam i nadal prowadzę, ja niesamowicie realizuję się w mojej drugiej pasji, jaką jest właśnie dzielenie się wiedzą i uczenie innych. To jest coś, co jest niesamowite. Ja jestem z wykształcenia nauczycielem, więc tutaj wszystko się zgadza, ale takie poczucie w środku, że to jest tak niesamowite, że ja po prostu dostaję jakiejś, nie wiem, jakiejś kosmicznej e energii, jak na przykład widzę się na spotkaniach na żywo z moimi kursantami. We mnie tam wstępują jakieś, nie wiem, niebiańskie moce. I takie spotkania na przykład trwają trzy godziny, ja tam mówię, mówię, mówię i nie czuję zmęczenia, tracę głos, ale dalej mówię i to jest niesamowite, to daje mi niesamowitą energię. To jest energia, którą ja dostaję od moich kursantów. I Takim kolejnym blaskiem tego roku 2020 to jest społeczność. To jest społeczność, czyli ci niesamowici ludzie, te niesamowite kobiety, bo w większości to są kobiety, które wokół e, mojej Akademii Magicznej Fotografii, które wokół podcastu, które wokół całej Basiolandii i wszystkiego, co robię, zgromadziły się. To jest grono mm, osób, które łączy wspólna pasja. I potrafią funkcjonować, można powiedzieć, trochę w takim stadzie, w takiej społeczności bez hejtu, co w fotografii nie jest takie oczywiste, tylko z takim wsparciem, ciepłem, dobrem. I to było zawsze dla mnie mega ważne, żeby taką społeczność, żeby takich ludzi wokół siebie, wokół tego, co robię, gromadzić, bo to jest wartość. Ludzie zawsze są największą wartością, bo nawet gdybym ja zrobiła najlepszy kurs na świecie, a nie, nie przeszliby przez ten kurs ludzie, nie przeszłyby przez ten kurs osoby, które potrafiłyby z niego wziąć to, co najważniejsze i przede wszystkim wprowadzić do siebie, to wszyscy wiemy, że ten kurs byłby bezwartościowy. Dopiero wtedy, kiedy w tym wszystkim pojawia się człowiek i człowiek trafia na człowieka, to wtedy ta wymiana energii, to dobro jest czymś, czego się tak naprawdę nie da do końca opisać słowami. Więc ta społeczność, za którą jestem ogromnie wdzięczna, jest takim niesamowitym blaskiem dla mnie w tym roku. I jak tak sobie teraz na to patrzę, to myślę, że ta społeczność zgromadziła się dlatego, że w tym roku ja bardzo dużo, patrząc oczywiście z mojej perspektywy, bardzo dużo dałam od siebie. I dałam to tak prosto z serca, bo nagrywam podcast, który jest czasochłonny, w którym jest ogrom wartości. Organizuję fotośrodę z Basiolandią, co też jest. Takie czasochłonne, uwagochłonne, jeżeli takie słowo istnieje. Na Instagramie jest też taka cykliczna akcja w piątki, gdzie dzielę się nazewnictwo, jest takie, że trzema sekretami zdjęcia, ale tak naprawdę zdradzam tam dużo więcej sekretów zdjęcia, więc tam też jest mnóstwo. Takich pomocnych tipsów, takich konkretów, gdzie są parametry, gdzie jest sprzęt, gdzie zawsze jest też jakaś rada. Ponadto do tego było wyzwanie, które zgromadziło też fantastycznych ludzi, i teraz ci ludzie, czyli mam nadzieję, że w nich jesteś też ty. Są w grupie "fotografia, inspiracja, edukacja" by basiolandia na Facebooku i tam spotykamy się na liveach, więc to jest ogrom, ogrom czasu, ogrom pracy i myślę, że teraz ta praca, którą włożyłam w tym roku, to moje całe zaangażowanie właśnie wraca w tych dobrych słowach, które dostaję od was w komentarzach pod postami, w serduszkach. To się tak wydaje, że nie wiem. Danie komuś jakiegoś serduszka pod zdjęciem, albo napisanie, że Basia, dobra robota, albo Basiolandia, super, że robisz te podcasty, bo na przykład posłuchałam i, i gdzieś mnie to podniosło wewnętrznie, ruszyłam do przodu. Ja naprawdę dostaję sporo takich wiadomości, w których tak prosto od serca. Piszecie do mnie, że mój podcast bardzo dużo Wam daje, że jak brakuje Wam motywacji, to odpalacie e, baślandiowy podcast albo e, powtórkę jakiegoś live'a i od razu po prostu stawia was to na nogi. To jest dla mnie mega, mega. Takie motywujące, bo ja wiem, że po drugiej stronie jest człowiek, który czeka, i ja wiem, że temu człowiekowi po drugiej stronie coś to daje, i ja odczuwam wtedy taką wdzięczność, co jest niesamowitym, niesamowitym uczuciem. Więc, jeżeli do tej pory się zastanawiałaś, czy coś mi napisać czy napisać mi komentarz pod tym podcastem, czy napisać mi komentarz pod postem, czy nawet napisać mi maila na basiolandia.akademia.gmail.com to napisz, bo ja naprawdę każde dobre słowo, które od Was dostaję, składam sobie do takiej szufladki w moim sercu, takiej szufladki dobrych rzeczy i kiedy mam słabszy moment, bo też takie miewam, to wtedy odsuwam sobie tą szufladkę i wtedy takie dobro dobro do mnie napływa i znowu mam siły, żeby robić kolejne super rzeczy, żeby się nimi dalej dzielić. Kolejnym blaskiem, a bardziej powiedziałabym moim takim osobistym sukcesem, jest to, że odważyłam się, otworzyłam się na budowanie zespołu. Dałam sobie taką takie prawo, można powiedzieć, że dałam sobie takie prawo do tego, żeby ktoś mi towarzyszył, żeby ktoś mnie wspierał, żeby ktoś mnie odciążył w pewnych czynnościach, do których ja nie jestem niezbędna. Nie może się to wydawać dla wielu takie no nic wielkiego, jakby bierzesz sobie asystentkę, zlecasz jej rzeczy i jakby wszyscy są zadowoleni. No może dla niektórych to jest takie proste, ale dla mnie. Takiej totalnej zosi samosi, perfekcjonistki w ogóle, takiej do kwadratu w wielu kwestiach. U mnie, jeżeli kokardka ma być zawiązana na samym środku pudełeczka, to ma być zawiązana idealnie na samym środku pudełeczka. Ja jestem e, jakby tego, tego pokroju człowiekiem, chociaż staram się gdzieś tam w pewnych kwestiach trochę luzować, jak to się mówi, gumkę. Ale są kwestie, które są dla mnie niesamowicie ważne i jakość zawsze będzie dla mnie priorytetem, więc uwierzcie mi, że dla takiej osoby jak ja znalezienie sobie kogoś do współpracy, kogoś do, do zespołu to nie jest nic łatwego i można powiedzieć śmiało, że... Większość tego roku nad tym pracowałam, żeby potrafić to robić, żeby yy, z takim spokojnym sercem zostawiać zadania, które deleguję. Łatwe? Nie, to wcale nie było łatwe. To było trudne, to było nowe, to było coś, co kosztowało mnie sporo pieniędzy, bo jakby przeszłam przez różne różne rzeczy, żeby się tego nauczyć. Yy, kosztowało mnie sporo czasu i kosztowało mnie Ogrom psychicznego takiego przejścia pewnych rzeczy, ale mogę powiedzieć dumnie i radośnie, że kończę ten 2020 rok z dwiema niesamowitymi istotami, które dołączyły do mojego zespołu Kasia i Janeta, i mam takie bardzo, bardzo dobre przeczucia, że kolejny rok. Będzie takim naszym wspólnym, zespołowo dobrym rokiem, w którym razem tego też się nauczyłam, że razem, zespołowo będziemy robić naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. Dodatkowo mam jeszcze kilka takich dobrych aniołów, które też mnie wspierają w wielu kwestiach, za co też jestem ogromnie wdzięczna i cieszę się z tego. Naprawdę mogę powiedzieć, że cieszę się z tego, bo wiem, że nadszedł taki moment, w którym którym albo budując zespół mogę pójść do przodu i realizować plany, które mam i iść do tego celu, który sobie wyznaczyłam, albo mogę stanąć w tym miejscu i po prostu sobie w nim być, bo innego wyjścia w tym momencie nie było. Dobę, uwierzcie mi, próbowałam rozciągnąć, nie da się. Więc cieszę się. Ogromnie się cieszę, że Pokonałam to coś w sobie, i, i uważam, że to jest dla mnie osobiście, jako dla Basi, duży krok, ale też to będzie duży krok dla mojej Basiolandii, bo co sześć rąk do pracy to nie dwie, tak? Więc to w ogóle bez dwóch zdań. Także to jest zdecydowany zdecydowany blask tego roku i mam nadzieję, że jeszcze bardziej to rozbłyśnie w 2021, na co ogromnie 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 liczę i ślijcie mi dobre moce w tym kierunku, żeby tak się właśnie stało. Ja ze swojej strony zrobię oczywiście wszystko, ale przesyłane dobre moce to zawsze jest dobry pomysł. I na sam koniec zostawiłam sobie taką można powiedzieć wisienkę na torcie. Takie kolejne baślandiowe marzenie, które w tym roku zaczęłam spełniać, ponieważ ono nie jest takie na spełnienie za chwilę, tylko takie na spełnianie. Miejmy nadzieję, mam nadzieję, jak najdłużej. I takim moim marzeniem było to, żeby doprowadzić moją firmę do takiego miejsca, w którym będę mogła sobie pozwolić na to, żeby po swojemu wspierać innych. I z racji tego, że włożyłam ogrom pracy, ogrom serca w budowanie mojej Akademii Magicznej Fotografii, w stworzenie kursu online Fotografia Dziecięca z Drobiną Magii i wybudowałam takie bardzo mocne, Wartościowe, jakościowe fundamenty tego wszystkiego, nad czym będę pracować teraz przez kolejne lata, doszłam w mojej firmie do takiego momentu, w którym właśnie na to wsparcie po mojemu mogłam sobie pozwolić. W tym roku mogłam finansowo, jak dla mnie sporą kwotą, wesprzeć fundację, którą. Wspieram całym sercem, podpisuję pod się pod wszystkim, co robi. Jest to fundacja Virtual Dream, w której Piotr robi niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy dla dzieci, dla osób, które tego bardzo potrzebują. A że w moim życiu spełnianie marzeń jest jedną z bardzo, bardzo ważnych wartości, a Piotr właśnie. Za pośrednictwem fundacji zajmuje się spełnianiem marzeń dzieci, spełnianiem marzeń osób dorosłych chorych, to moje serce, moje basenandiowe serce wypełnia się takim, takim podwójnym szczęściem. Bo dzięki temu, że ja spełniam moje marzenia. Moją ciężką pracą, moją wytrwałością, upartością, tym, że jak się przewrócę, to się popłaczę, potupię. Jak czegoś nie umiem, to popłaczę, potupię, ale zaraz po tym wstaję, otrzypuję kolanka, e, poprawiam koronę i idę do przodu. Właśnie dzięki temu, że realizuję te moje marzenia pomimo wszystko po swojemu. I doprowadziło mnie do takiego punktu, w którym mogę fizycznie, finansowo wesprzeć fundację, która pomaga w realizacji marzeń i to jeszcze tych najsłabszych, tych najbardziej potrzebujących, bo dzieci w hospicjach i w szpitalach, to to jest najlepsza, najlepsza nagroda dla mnie za ten rok i, i za to też jestem wdzięczna, bo gdyby nie osoby, które mi zaufały, gdyby nie osoby, które Stały się moimi kursantami, to to nie byłoby możliwe. Więc to, co mogę powiedzieć, to wszystkim moim kursantom mogę podziękować i możecie się czuć tak wyjątkowo, jak wyjątkowo czuje się osoba, która spełnia czyjeś marzenia. Także, jak widzisz, a bardziej w sumie, jak słyszysz, to był bardzo intensywny dla mnie rok, taki naprawdę inny, ale dobry. Bardzo, bardzo dobry i chciałabym ten odcinek zakończyć słowami pana Jacka Walkiewicza, które bardzo dobrze podsumowują to, co ja w tym momencie czuję w środku. I tutaj zacytuję pana Jacka Walkiewicza: Bo kiedy wspieramy innych, to również wspieramy siebie. Bo kiedy pomagamy innym pokonywać trudności, to sami uczymy się czegoś nowego. Bo kto przewiezie innego człowieka na drugi brzeg, to sam też tam dopłynie. I tutaj koniec cytatu. Te słowa tak naprawdę obrazują najbardziej to, co ja mam w sobie pod koniec tego 2020 roku. Mam takie poczucie, że robię rzeczy dobre, że robię rzeczy ważne, że wspieram. To jest niesamowite. To jest tak naprawdę niesamowite, więc jestem bardzo, bardzo wdzięczna za ten rok, za to wszystko, co mogło mnie w nim spotkać, za to wszystko, co wypracowałam, za to wszystko, co wypłakałam, wytupałam, bo warto było. Naprawdę warto było, żeby teraz czuć to coś w środku. I życzę Tobie i sobie, żeby ten kolejny 2021 rok i każdy każdy kolejny który będzie nam dany przeżyć na tej ziemi, żeby był rokiem dobrym, wartościowym, żeby był rokiem w którym będziemy wzrastać o coś dobrego, o coś nowego i żeby był rokiem w którym właśnie będziemy czuć coś takiego w środku. Że robimy rzeczy dobre, wartościowe, które wspierają, które pomagają, bo ja naprawdę głęboko wierzę w to, że dobro wraca. Więc im więcej tego dobra damy, tym więcej go do nas wróci. Ściskam Cię z całych, z całych sił i życzę Ci niesamowitego 2021 roku. Ściskam. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.